Ostatnio dostałem maila, w którym jeden z moich subskrybentów z YouTube'a zapytał mnie, jak dotykać dziewczynę, dlatego też nagrywam dla Ciebie tutaj to wideo. No, musisz wiedzieć, że dotyk to jest bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Już prosty dotyk czy położenie ręki na ramieniu dziewczyny to jest coś więcej niż tylko rozmowa. Tego typu dotyk może Cię posunąć o wiele bardziej do przodu w relacji z tą kobietą niż tylko rozmowa, pobudzanie jej emocji. To jest dobre na początek, jeśli poznajesz dziewczynę, chcesz się z nią umówić, to oczywiście ta rozmowa też jest ważna, emocje w rozmowie to oczywiście zawsze działa na plus, ale niestety albo stety dotyk jest tym przełącznikiem, który powoduje, że w tej relacji z kobietą dzieje się coś więcej. Na przykład bardzo trudno jest pocałować dziewczynę bez zbudowania z nią wcześniej dotyku. Jeśli w ogóle nie będziesz jej dotykał na spotkaniu i nagle pod koniec randki postarasz się pocałować, no to wiele dziewczyn może się wtedy po prostu cofnąć, tak? Bo dla nich będzie to coś nienaturalnego. Pomyślą sobie, że przecież w ogóle to jest nie na miejscu, bo nawet jeszcze się nie dotykaliście i ona się nie oswoiła gdzieś tam, jeśli chodzi o ten poziom intymności z tobą. Także przed pocałunkiem zawsze postaraj się zacząć od dotyku. I teraz jak to robić? No, najlepiej to robić w taki sposób, że opowiadasz jakąś historię, a kiedy ona się śmieje, to ją klepiesz po ramieniu albo pokazujesz na niej, jak to ktoś zrobił coś głupiego w tej historii, po to, żeby jej logiczny umysł usprawiedliwił sobie, że to, że ją dotykasz, jest okej. To jest jedna sprawa. Jak to jeszcze możesz robić? Możesz po prostu zażartować, że powróżysz jej z ręki, bierzesz dłoń dziewczyny i mówisz, no widzę, że będziesz żyła w szczęściu do późnej starości. Nie opowiadasz różnego rodzaju śmieszne rzeczy. O, widać, że ta linia tutaj łóżkowa ci się wydłuża, czyli poznasz takiego faceta, który będzie miał na imię Krzysiek i kręci kanał na YouTubie o relacjach damsko-męskich. Okej, ja bym na przykład tak powiedział. Ty możesz powiedzieć coś, co wypozycjonuje w jej oczach Ciebie jako potencjalnego kochanka czy faceta na dłużej. Możesz powiedzieć, dzisiaj poznasz Tomka albo Piotrka, który pracuje tu i tu. I wtedy oczywiście dziewczyna też się zacznie śmiać i zobacz, dotykasz jej rękę, więc już jest to coś więcej, tak? Jest jakiś kontakt, jest jakaś intymność. Może nie jest to za dużo na początek, ale to już jest mały krok do tego, żeby ją potem pocałować, czy żeby położyć jej dłoń, rękę na ramieniu i doprowadzić do czegoś więcej. Także musisz sobie zdać sprawę z tego, że dotyk posunie cię o wiele dalej w relacji z kobietą niż tylko rozmowa i gadanie, tak? Zacznij działać, a nie tylko gadaj. Wczoraj na webinarze podawałem dwie metody na to, jak zbudować taki seksualny dotyk z dziewczyną. Do tego potrzebne ci jest to, żeby dziewczyna czuła się z tobą komfortowo, kiedy rozmawia z tobą na randce. I wtedy już możesz robić tego typu rzeczy, które zaczynają ją nakręcać, podniecać. Może zacznę od tego, jak ja się tego dowiedziałem, bo to też jest ciekawe. Ja się tego dowiedziałem, bo kiedyś spotykałem się z dziewczyną i trzymamy się za ręce. To już miałem wtedy 18 lat jeszcze i trzymamy się wtedy za ręce. Ona mnie tutaj palcem smyra po wewnętrznej stronie dłoni i mówi mi, wiesz co to znaczy, jak kobieta ci tak robi? Ja mówię, no nie wiem. No i wtedy ona mi powiedziała, jak dziewczyna ci tak robi, to znaczy, że chodzi jej o to, że jest na ciebie nakręcona. I widzisz, ja to potem zacząłem stosować na dziewczynach i faktycznie jak zacząłem tego typu dotyk po wewnętrznej stronie dłoni stosować, to zauważyłem, że dużo dziewczyn się podnieca, nakręca. Także możesz to przetestować, zresztą wczoraj o tym na live'ie mówiłem. Innym sposobem jest też dotykanie dziewczyny w taki sposób, że robisz sobie kółeczko z palców, wkładasz tutaj palec dziewczyny i delikatnie przesuwasz po jej palcu, też żeby to powodowało odpowiednie skojarzenia. Dużo kobiet się będzie wtedy śmiało, ale też pamiętaj, że nie należy robić tego od razu, tylko na odpowiednim etapie znajomości, kiedy dziewczyna już widać, że trochę cię zna, czuje się z tobą komfortowo, bo jak zrobisz coś takiego na początku, to też możesz wyjść na jakiegoś napaleńca i przy niektórych typach kobiet może zacząć to być źle odbierane. Co jeszcze? Jak budować ten dotyk, kiedy poznajesz dziewczynę w różnych sytuacjach? W klubach od razu możesz praktycznie eskalować dotykiem, bo dziewczyny są po drinkach, rozbawione, rozchichrane, biegają po imprezie. Także tam od razu możesz podejść do dziewczyny, położyć jej rękę na biodrze czy na ramieniu i w wielu przypadkach w ogóle nie zostanie to źle odebrane. Pod warunkiem, że energia imprezy jest wysoka, dziewczyna też gdzieś tam odpowiednio już się wdrożyła w klimat imprezy.
Ale w wielu sytuacjach polecam Ci właśnie ten dotyk eskalować, tak jak już mówiłem, spontanicznie, jak rozmawiasz z dziewczyną, coś jej opowiadasz, to po prostu nawet tłumacząc jej coś, połóż jej rękę na ramieniu albo wchodząc z nią do knajpy, powiedz, siądźmy tutaj i połóż jej rękę na biodrze. Tak, żeby to robić naturalnie od samego początku. Teraz chciałem Ci też opowiedzieć, jakie błędy popełniają najczęściej faceci, próbując eskalować dotykiem kobietę. Przede wszystkim nie robią tego w ogóle. Musisz sobie zdać sprawę, że jeśli w ogóle nie będziesz jej dotykał, to maks 3 spotkania, 4 niekiedy jest koniec i kobieta się już nie chce spotykać. Także nie dotykając jej, sam sobie strzelasz gole. Drugi błąd, jaki popełniają faceci, to jest zbyt częste dotykanie dziewczyny. Czyli jak już mają ten dotyk z dziewczyną, to już chcą ją całą zmacać, przeeskalują zbyt szybko, zbyt agresywnie, zaczynają ją dotykać i wtedy dziewczyna też się zniechęca, bo czuje, że to się dzieje za szybko. Kolejny błąd jest taki, że wielu mężczyzn po prostu zaczyna od zbyt wrażliwych miejsc na ciele kobiety. Przykładowo, siedzi na randce z dziewczyną i od razu dziewczynę chce złapać za nogę, za wewnętrzną stronę uda, za tyłek. To jest za szybko. Najpierw w ogóle powinieneś się oswoić z dotykiem, tak jak mówiłem, podotykać jej dłonie, powiedzieć jej, powróżyć jej z dłoni, pożartować, jaką to ma ciekawą przyszłość. Dopiero potem, kiedy już położysz rękę na ramieniu, dojdzie do jakiegoś pocałunku, możesz eskalować te bardziej wrażliwe części ciała kobiety. Inaczej ona może ci zabrać rękę, zablokować się i wtedy po prostu będziesz miał lipę, no bo kobieta będzie ci mówiła, to się dzieje za szybko. Także tutaj zauważyłem takie 3 podstawowe błędy, które faceci bardzo często popełniają. To jest brak eskalacji, albo zbyt szybkie eskalowanie, albo zbyt częste, jak już mają ten dotyk. I wtedy kobieta po prostu też się zniechęca. Tak jak mówię, dobrze, jeśli ten dotyk jest przed pocałunkiem. Co prawda zdarzały mi się sytuacje, że pocałowałem dziewczynę bez dotyku, ale w wielu przypadkach, kiedy próbowałem to zrobić, to dziewczyny się odsuwały, czuły, że coś jest nie tak. Więc przed pocałunkiem Ty już powinieneś zbudować z nią dotyk. Wtedy naprawdę o wiele łatwiej jest doprowadzić do tego pocałunku i dziewczyny o wiele lepiej reagują. Jak to zrobić, to już Ci tłumaczyłem. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego ciekawe wnioski. Tyle w tym wideo, bo jest właśnie też już minus 4 stopnie, chociaż wiosna miała być. Jeśli chcesz mi opisać jakieś ciekawe przygody ze swojego życia albo odnieść się do tego materiału, może chcesz to skomentować, zostaw komentarz. Najlepszy komentarz, najdłuższy, najbardziej merytoryczny pod tym wideo wynagrodzę 20-minutową konsultacją ze mną, także warto komentować. I oczywiście zapraszam też na moją telewizję szkoleniową Dobry Podryw TV. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!